Witam serdecznie w Akademii Teologii w Praktyce. Programie współtworzonym przez studentów i doktorantów Sekcji Teologii Pastoralnej Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzisiejszy odcinek poświęcimy gender. Ideę gender możemy dostrzec już u feministki Simone de Beauvoir, która w książce Druga płeć wspomina, że kobietą się nie rodzi, a staje. Te słowa miały istotny wpływ na kształtowanie się ideologii gender. Czy płeć jest determinowana? Jaki jest cel ideologii gender? Na te, jak i na inne pytania postaramy się dziś odpowiedzieć. Najpierw jednak zapoznajmy się z odpowiedziami naszych ankietowanych na temat gender. Tuż po nich wypowie się nasza ekspert, pani doktor Irena Grochowska. Zapraszam. To jest gender. To jest dziwna jakaś ideologia. No nie wiem, ja osobiście tego nie rozumiem, czym jest gender. I jakby szczerze mówiąc nie chcę się w to zagłębiać, gdyż no jakby nie za bardzo mnie to interesuje, taki kierunek tej ideologii, powiedzmy. A to kwestia gender, tak? Do tego pijemy? Nie wiem dokładnie, tak? Znaczy chodzi o jakby równouprawnienie, szeroko rozumiane, tak? I kwestię związaną, tak, z tym, że żeby nie było takich podziałów między kobietami a mężczyznami, tak? Żeby była równość w wielu obszarach życia. Gender to jest teoria naukowa, zgodnie z którą nasza tożsamość płciowa zależy od kultury, w której się wychowaliśmy, a niekoniecznie jest uwarunkowana biologicznie albo genetycznie. Gender. No właśnie, co to jest gender? To jest coś, czego się wszyscy boją i niedobrze i nie wiedzą na pewno, czego się boją, ale na pewno coś, co nas, nie wiem, mnie jako rodzica na pewno niepokoi i sprawia, że jestem uważniejsza na to, co się wokół mnie dzieje dzisiaj. O. A Boże Święty, jakaś nowa moda, nie mam pojęcia. Coś podobno strasznie przerażającego, kiedy facet wygląda jak baba, a baba jak facet, ale żeby facet był babą, no to tak troszeczkę mi to nie pasi. Ojeju. Co to jest gender? Gender to jest ideologia, która mówi, że sami sobie wybieramy płeć. Gender, że kobieta może być mężczyzną i odwrotnie. Normalnie to są dwie płci. Chłopiec i dziewczynka, a w gender to ja nie wiem, ile oni tam namnożyli tych płci. Kilkanaście. Więc ja sobie nie wyobrażam, jak z mężczyzny, który chce być kobietą, powiedzmy zrobiono z niego kobietę, czy on w ogóle kiedykolwiek w życiu urodzi dziecko? Albo kobieta, jeżeli stanie się mężczyzną, czy potrafi dać życie dziecku? Gender jest po prostu, wywodzi się z języka angielskiego i znaczy płeć, rodzaj męski lub żeński. Jest płcią psychiczną, z płcią społeczno-kulturową. Żeby ją zdefiniować, to jest przynależność, głęboka, odczuwalna przynależność do danej płci. Można ją wybrać, może się ona różnić od tej, która jest ogłoszona w dniu narodzin. I na płeć społeczno-kulturową będą składały się różne zachowania, postawy, maniery, ubiór, czyli to wszystko, co jest zewnętrznym wizerunkiem, no ale oczywiście coraz dalej wchodząc w negowanie płci biologicznej, czyli uwypuklanie tej płci genderowej, no często mamy do czynienia też z różnymi zagrożeniami, ponieważ stawiamy na dwóch odrębnych krańcach płeć biologiczną od płci społeczno-kulturowej, nie chcąc przyznać ważności płci biologicznej, po prostu ostatnie dążenie człowieka do wolności sprawia, że chce się oderwać od jakichkolwiek zewnętrznych determinantów. Chce się oderwać od jakichkolwiek zewnętrznych uwarunkowań. W związku z tym jest to taki subiektywny wybór związany z aktualnym odczuciem co do płci. Myślę, że płeć tutaj ma wielkie znaczenie i tak naprawdę kultura, sposób ubierania się i tak dalej. Hormony, plemniki X i Y przy zapłodnieniu. Od genów. Od Boga, tylko i wyłącznie. To
to nie jest tak, że coś albo ktoś o tym decyduje, bo tak się rodzimy tak naprawdę i już nie możemy tego zmienić. Od genów, no. Rodzimy się tak, takimi, jakimi się rodzimy i to nas jakoś warunkowuje fizycznie, tak? I tylko chyba to, no bo różnego rodzaju dziwne akcje transseksualne i tak dalej, no to jest skrzywienie po prostu pewnego rodzaju i tyle. No, od tego jak Pan Bóg zaplanował. Ma to wynikać tylko i wyłącznie z naszej tożsamości, od tego, kim tak na dobrą sprawę się czujemy. Od czego to zależy, czy że dana osoba jest kobietą albo mężczyzną? Od tego, jakim jest stworzył nas Pan Bóg. Płeć jest przede wszystkim uwarunkowana biologicznie, ale ostatnie czasy, ostatnie badania naukowe, no coraz więcej zadają sobie naukowcy, więc coraz więcej zadają sobie pytań o płeć. I do niedawna w biologii uważano, że płeć warunkują tylko geny i genetyka jest determinująca tutaj w płci. Wiemy, że rodzimy się kobietą lub mężczyzną i rozwijamy się w naszym ciele, które jest albo męskie, albo kobiece. Płeć jest, możemy płeć rozpatrywać i rozpatrujemy płeć w zasadzie w stosunku do prokreacji, do rodzicielstwa. Z tym nam się płeć kojarzy, ale uwarunkowana jest biologicznie. W tej chwili mówi się o całym zespole poza genetycznego dziedziczenia, czyli nie tylko i wyłącznie kolejność nukleotydów, ale też i sposób odczytywania ich, a więc dziedziczenie pozagenowe. W tej chwili bardzo rozwija się epigenetyka i myślę, że dzisiejsze czasy dają nam szerszą odpowiedź na to, dlaczego niektórzy z nas czują się inaczej, że mają inną, czują się jakby inaczej swojej płci. Do niedawna kod genetyczny był taki najważniejszy, a w tej chwili wiele czynników składa się na perturbacje związane z płcią, ale trzeba sobie powiedzieć jednoznacznie, że płeć rozpatrujemy właśnie w odniesieniu do prokreacji, do rodzicielstwa i płeć różnicuje kobietę i mężczyznę, a te wszystkie stany pośrednie można w tej chwili coraz lepiej tłumaczyć naukowo, ale nie zmienia to istoty rzeczy. Gender, co po angielsku oznacza płeć. Inne określenia gender to płeć kulturowa, płeć psychiczna, płeć społeczna, tożsamość płciowa. Jest to suma cech osobowości, zachowań, stereotypów i ról płciowych przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn w ramach danej kultury, nie wynikających bezpośrednio z biologicznych różnic w budowie ciała pomiędzy płciami. Gender przekazywany jest poprzez uczenie się, odgrywanie i powtarzanie zachowań innych osób tej samej płci. Na płeć społeczną składać się może na przykład sposób ubierania się, sposób zachowania, oczekiwane funkcje w ramach społeczeństwa i tym podobne. W studiu gościmy profesora Kazimierza Koraba, socjologa, lektora Wyższej Szkoły imienia Bogdana Jańskiego. Witam Państwa. Zanim jednak rozpoczniemy rozmowę, zapraszam profesora, jak i widzów do zapoznania się z naszym materiałem filmowym. Teoria czy ideologia gender to rewolucja kulturowa. To nowy sposób spojrzenia na to, kim jest człowiek, czym jest małżeństwo, czym jest płeć, czym jest nasza tożsamość. Właściwie to jest wywrócenie do góry nogami tego, na czym bazowaliśmy do tej pory. I to, co uważaliśmy do tej pory za normalne, za naturalne, ponieważ wypływające z natury, w ideologii gender okazuje się, jest nazwane stereotypem. Jeżeli pytamy, co jest istotnym problemem i niebezpieczeństwem ideologii gender i rewolucji genderowej, myślę, że podstawowa odpowiedź byłaby, jest to atak na tożsamość. Zostaje podważona tożsamość płciowa osoby, jak mówią zwolennicy gender, jednostki. Do tej pory płeć biologiczna, to kim rodziliśmy się, stanowiło ważny element naszej tożsamości. Teraz
jak gdyby płeć biologiczna zostaje wykluczona i nie wchodzi w definicję tożsamości płciowej człowieka. W naszej antropologii chrześcijańskiej mówimy o pewnym kontinuum. Nie zaprzeczamy tego, że czynnik kulturowy jest czynnikiem niezwykle ważnym, bo to on nas kształtuje, nasza rodzina, nasze środowisko, kraj, w którym żyjemy, język, w którym mówimy. Natomiast kultura bazuje na naturze, jest jak gdyby przedłużeniem tej natury, rozwojem tej natury i natura jest bazą dla kultury. Co innego twierdzą zwolennicy gender? Według nich znaczenie płci biologicznej zatrzymuje się właściwie w momencie urodzenia. I objawia się jedynie w różnicach, no, które trudno zanegować, płci żeńskiej i męskiej, które widać gołym okiem. Natomiast wszystko, co następuje po narodzeniu, wszystko, co człowieka tworzy, według zwolenników gender, ideologii gender, jest już wytworem kultury. Tworzy tak zwaną płeć kulturową. I to rozbicie między płeć biologiczną a płeć kulturową sprawia, że według zwolenników gender kobiecość nie musi być już związana z ciałem żeńskim, z ciałem kobiety i męskość nie musi być już związana z ciałem mężczyzny. Tożsamość płciowa pozostaje więc w dużym stopniu czymś subiektywnym, czymś, co możemy sami określać, co możemy w dużej mierze sami wybierać. Widzimy tutaj no, niebezpieczeństwo pewnego relatywizmu. No, trudno żyć w środowisku, gdy nie wiemy, kto jest kim. Gdy patrzymy na kogoś, na jego zewnętrzny wygląd, nie wiemy, czy mamy do czynienia z kobietą lub z mężczyzną. Dlatego mówimy o jakiejś antropologicznej wręcz herezji. Benedykt XVI dwu czy trzykrotnie mówił w bardzo ostrych słowach o ideologii gender. Mówił o jej głębokim błędzie. Mówił też właśnie o pewnej pomyłce antropologicznej, podkreślając, że według zwolenników ideologii gender, i to jest ogromnym niebezpieczeństwem, własnego bytu, własnego istnienia, własnej natury, własnej płci nie przyjmuje się jako daru. Natomiast wytwarza się ją jako rodzaj produktu. Genderowcy używają słowa konstrukt. Jest to konstrukt społeczny, jest to konstrukt kulturowy, a skoro jest konstruktem, skoro nie wypływa z natury, jest więc czymś zmiennym. Czyli my możemy jako ludzie, jako jednostki, możemy to dekonstruować, możemy to zmieniać, możemy to reinterpretować na wszystkie możliwe sposoby. I tutaj kryje się chyba jakieś ogromne niebezpieczeństwo antropologiczne.
jednym z następnych zagrożeń i niebezpieczeństw ideologii czy ideologii genderowych jest atak na heteroseksualność. Genderyści używają takiego określenia heteronormatywność. Jak gdyby chcieli podważyć to, że nasza heteroseksualna orientacja, czyli naturalne przyciąganie kobiety przez mężczyznę i mężczyzny przez kobietę, wynikało z natury. Kryje się za tym to, że jeżeli uznamy heteroseksualność za naturalną i normalną, to wydaje się, że każda inna orientacja seksualna musiałaby nosić miano nienormalnej i nienaturalnej. I to powoduje, że teorie genderowe, ideologia gender chce postawić na równi wszystkie orientacje seksualne. Biseksualność, heteroseksualność, transseksualność, podważając to, że 90-kilka% ludzkości ma w sposób naturalny uwarunkowania związane z heteroseksualnością. Możemy dzisiaj mówić wręcz nie o homofobii, ale o zaczynającej się heterofobii, czyli jak gdyby nadwrażliwości na to, że właśnie osoba, która jest ukierunkowana w kierunku innej płci, staje się jakby coraz mniej normalna. Wynika to z tego, o czym mówiliśmy poprzednio, z zakwestionowania tego, co nazywamy płcią naturalną, płcią biologiczną, sprowadzenie jej tylko do poziomu organów i ewentualnie rozrodczości. Następne niebezpieczeństwo to rodzina. Oczywiście ten model rodziny zwany tradycyjnym czy klasycznym, czyli rodzina, w której jest ojciec, matka, dziecko i małżeństwo heteroseksualne i monogamiczne, gdzie mężczyzna łączy się z kobietą w trwałym, oblubieńczym związku na całe życie. Taka rodzina również nie jest uważana za naturalną, ale za wytwór społeczeństwa. Kolejny stereotyp, który ideologia gender chce zdekonstruować, czyli zmienić, próbując postawić na równym poziomie wszystkie modele, w cudzysłowie powiedzmy, rodziny, czyli dwóch panów i dziecko, dwie panie i dziecko i każdy inny model, rodziny patchworkowe, rodziny monoparentalne, rodziny powtórnie złożone. Wszystko to ma być dzisiaj, jest objęte przez ideologię gender, definicją rodziny. Pytanie, na czym polegałoby rodzicielstwo? Gdzie byłaby jego istota? Zobaczmy, jak wiele zamieszania wprowadza rozszerzenie definicji rodziny i wyjście poza to, co i w naszym prawie jeszcze obowiązuje, że rodzina, małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny. I w końcu ogromne zagrożenie, jakie niesie ideologia gender, to jest swoisty atak na macierzyństwo. Jeżeli wczytujemy się w teksty feministek, bardzo wiele zdań mówi o tym, że należy kobietę uwolnić od macierzyństwa, które jak gdyby zostało jej narzucone przez biologię. Próbuje się argumentować, że macierzyństwo jest również pewnym stereotypem, czyli czymś narzuconym nam przez kulturę, przez otoczenie, przez to, co na zewnątrz. Fakt, nie da się zaprzeczyć różnic biologicznych między kobietą a mężczyzną, bo one są widoczne. Natomiast już sam fakt rozwoju dziecka w łonie kobiety i jego wychowywania jakby było oderwane od tego, kim jest kobieta. Jak gdyby negowano to, że kobieta to nie tylko biologia, że nosi ona w sobie uwarunkowania i biologiczne, czyli całe wyposażenie swojego ciała do tego, żeby przyjąć nowe życie, żeby ono rozwijało się w niej, ale również pewne predyspozycje psychiczne, osobowe, właśnie do tego, żeby zająć się dzieckiem, żeby nawiązać z dzieckiem bardzo specyficzną, bardzo głęboką relację osobową, relację, której nie może zastąpić właściwie nikt inny.
Niebezpieczeństwo ideologii gender jest więc w swej istocie jakąś próbą zakwestionowania dotychczasowego rozumienia tożsamości płciowej. A wiemy, że ta tożsamość jest ogromnie ważna. Myślę, że ogromna większość rodziców i wychowawców chciałoby ochronić dziecko przed dylematami, przed jakimi stanął jeden z członków grupy LGBT, lesbijki, geje, bi, transseksualiści Uniwersytetu Warszawskiego, deklarujący się jako transseksualista, który o własnym rozwoju powiedział tak. Kiedy poszukiwałam swojej tożsamości i myślałam, że jestem hetero, potem, że jestem gejem, potem, że jestem transseksualistką, potem, że pedofilem, potem, że osobą aseksualną, nie wstydzę się tego, że tak wyglądał mój rozwój, moje dochodzenie do punktu obecnego. Dziś wiem, że wcale nie jestem żadną z tych osób. Dbajmy o własną tożsamość. Panie profesorze, po obejrzeniu reportażu można odnieść wrażenie, że gender ma wiele znaczeń. Czy tak jest? Istotnie. W tej chwili jest to ruch społeczno-polityczno-ideologiczno i można wymieniać jeszcze wiele przymiotów. W związku z tym nie dziwi, że słowo to nabrało wiele znaczeń. Można wyróżniać ich dużo. Ja osobiście wyliczam 5. W pierwszym znaczeniu słownikowym odnosi się za swoim oryginalnym, bezpośrednio oryginalnym francuskim genre, angielskim gender, właściwie pochodzące obydwa słowa z łaciny genus, znaczy rodzaj gramatyczny, czyli rodzaj męski, żeński, w języku polskim nijaki. I jest to takie niewinne, proste znaczenie. Drugie znaczenie, powiedziałbym, takie kolokwialne, które pokazuje pewną perspektywę, punkt widzenia, z którego patrzymy na zjawiska płci. Mianowicie gender oznacza płeć społeczno-kulturową w przeciwstawieniu do płci biologicznej. Jest to najbardziej rozpowszechnione znaczenie tego słowa. Trzecie znaczenie ma charakter ideologiczny. I wyróżniłbym tutaj takie 3 podstawowe cechy. Jeżeli ideologia, to znaczy, że słowo to wskazuje na pewien ład dotyczący, bardzo ważne, całego społeczeństwa, całego człowieka. Po drugie, że jeżeli to słowo ma znaczenie ideologiczne, to znaczy pretenduje do jakiejś powinności, że wszyscy na całym świecie, jak się okazuje, powinni postępować zgodnie z określonym sposobem widzenia, definiowania zjawisk i w szczególności tu jest ten trzeci jakby taki czynnik, wymiar tego ideologicznego znaczenia, mianowicie to jest to ta obietnica, nie obawiałbym się powiedzieć, zbawienia, wyzwolenia oni używają, wyzwolenia polegającego na tym, że człowiek uwalnia się od ciała jako obszaru konieczności, ograniczenia na rzecz właśnie tej sfery ról społecznych, ról społeczno-kulturowych związanych z pojmowaniem, samopoczuciem, samodefiniowaniem płci. I ten drugi obszar jest oczywiście ukazywany jako obszar wolności. A więc krótkie przeciwstawienie wolności światu ciała, czyli światu konieczności i obietnica, że tędy wiedzie rodzaj wyzwolenia każdego człowieka. Dwa pozostałe wiążą się z nauką. W pierwszym
z tych, czyli czwarte z kolei znaczenie, jakie występuje, to w odniesieniu do teorii. Czy można mówić w ogóle o teorii gender? Tak, pod warunkiem, że oni sami deklarują, że są ateoretyczni, nie chcą się definiować poprzez teorię. Dlaczego? Ponieważ teoria dla nich jest systemem zamkniętym, ograniczonym, skończonym. Łatwo wtedy oczywiście atakować. Natomiast wolałbym tutaj mówić o orientacji teoretycznej, takiej mianowicie, która związana jest z dekonstrukcją. Z dekonstrukcją, to znaczy nie tyle z pozytywnym formułowaniem programu własnego, co z koncepcją krytyki wszystkich, którzy się nie piszą na gender, tego dla nich obcego świata, czyli naszego świata, dlaczego i w jaki sposób go zdekonstruować. A więc teoria podporządkowana walce swoistego rodzaju rewolucji. I na końcu piąte znaczenie to gender studies. Myślę, że to pojęcie jest bardzo dobrze znane. Żeby je określić, ja się posłużę takim rozróżnieniem pomiędzy studiami i badaniami. Chodzi o gender studies, czyli studiowanie. Studiowanie polega na przekazywaniu tego, co już wiemy, co zostało zdefiniowane, prawda, do przekazania. Natomiast odróżniam od tego program badawczy. Badacz na samym początku nie wie, jaka jest prawda, którą pozna dopiero dzięki badaniom. I w tym przypadku mamy do czynienia rzeczywiście z gender studies, a nie z gender researchers, jakby można było powiedzieć. Czyli nie z programem badawczym, ale z programem takim do przekazania innym. Wydaje mi się, że tych pięć takich znaczeń pozwala na uniknięcie szeregu nieporozumień, kiedy rozmawiamy na temat gender. Natomiast jeżeli nie rozróżnimy tych wielu znaczeń, to wtedy dyskusja w ogóle, polemika, jakiekolwiek rozmowy na temat gender nie mogą mieć takiego przebiegu, że od czegoś zaczynamy i na czymś kończymy. Będą to przerzucanki się, jakieś przypadkowe polemiki, które nie zaowocują żadnym jakimś konkretnym wnioskiem. Czyli możemy mówić rozumieć gender na pięć różnych sposobów. Czy zatem też gender posiada pięć odmiennych, różnych definicji? Z definicją jest pewien kłopot, mianowicie właściwie nie ma po pierwsze definicji jednej i to w żadnym z dokumentów ani międzynarodowych, współczesnych, ani żadnych programowych. Po drugie, nie jest to słabość, tylko zamierzony efekt, to znaczy decyzja o tym, żeby takiej definicji nie dawać. Dlaczego? Dlatego, że pojęcie gender jest narzędziem walki, a nie instrumentem dotarcia do prawdy. To nie jest pojęcie badawcze, tylko pojęcie, które należy do wyposażenia walki. I podam tylko taki jeden przykład. Kiedy trzeba promować gender, to pokazujemy wszystkie tych pięć i pewnie jeszcze 20 innych znaczeń, cały koloryt, żeby stworzyć tajemniczą, nie dającą się dociec obietnicę rozwiązania jakichś ważnych problemów ludzkich. Natomiast w tym momencie, kiedy przedstawiciele gender są krytykowani, to następuje minimalizacja znaczenia i sprowadzenie właśnie do takiego gramatycznego sposobu pojmowania i ewentualnie wskazania, że chodzi o równość płci, o nic więcej. Wygląda to wtedy bardzo niewinnie. Także w zależności od sytuacji, dzięki temu, że nie ma definicji określonej, można temu słowu nadawać niesłychanie różne znaczenia. Jaka w takim wypadku jest geneza tej myśli, czy też ideologii?
Jeżeli chodzi o genezę zjawiska gender, a właściwie ruchu już tego wielopostaciowego gender, wymieniłbym cztery etapy, ale tutaj te cztery etapy dosyć najważniejszą rzecz, którą bym tutaj powiedział, to właśnie ten fakt, że nie są to jakieś przypadkowe zdarzenia, które umieszczamy na osi czasowej i mówimy, że najpierw było to, a potem to. Te są to kolejne stopnie realizacji określonego celu, czyli przejście etapy drogi. Etapy drogi, która prowadzi do zamierzonego celu. Co jest początkiem i co jest końcem? Łatwiej nam będzie zrozumieć gender, jeżeli odwołamy się do pojęcia mniejszości. Wyobraźmy sobie, że mniejszość, jakaś mniejszość, czy to będzie kilka osób, czy kilka tysięcy, domaga się dla siebie praw istnienia takiego samego, jak wszyscy inni, jak większość. W tym przypadku nie o to chodzi. Gender nie jest mniejszością, która domaga się dla siebie praw istnienia. Mówiono także o tym, że przedstawiciele gender mogą sobie żyć pod warunkiem, że nie będą uprawiać propagandy. Tak? To już jest druga jakaś taka forma. Otóż także nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby wszyscy ich znali, wszyscy ich szanowali, lubili i tak dalej. Chodzi o zupełnie coś innego. Gender to jest taka mniejszość, która chce za wszelką cenę zmienić większość. To jest głównym celem. Nie chodzi tej mniejszości o nią samą. Mniejszości tej chodzi o większość. To jest zasadnicza sprawa. Jeżeli tego nie uwzględnimy, to nie zrozumiemy najważniejszej sprawy gender. I teraz te cztery etapy. Pierwszy etap. Narodziny. Przypadkowo. W laboratorium naukowym. Niejaki John Money w 1955 roku, pomijam okoliczności miejsca, czasu i osób współpracujących, zajmował się sprawą hermafrodyty. I jak wiemy, hermafrodyta jest absolutnym wyjątkiem. Posiadanie ktoś, kto się rodzi z organami płciowymi męskimi i żeńskimi, niezwykle rzadko się zdarza. Otóż on przez pryzmat hermafrodyty spojrzał na wszystkich ludzi i z wyjątku uczynił regułę. Jest to w logice błąd pars pro toto. Przyjęcie części, w tym przypadku niesłychanie małej cząsteczki, za całość. Jest to ponad wszelką wątpliwość błąd, ale zdefiniował właśnie człowieka, każdego w ten sposób, podobnie jak hermafrodyta, że pod względem płci, skoro biologicznie należy do obu rodzajów, no to ma wybór. Może czuć się, podkreślam, identyfikować się z płcią jedną lub drugą. No i zaczęło się. Zacytuję jego definicję, ponieważ ona w niczym nie zmienia się. Napisał, że pojęcie gender role to wszystko, co osoba mówi lub czyni, aby ujawnić się jako posiadacz statusu odpowiednio chłopca lub mężczyzny, dziewczynki lub kobiety. Pojęcie to zawiera w sobie seksualność, lecz nie ogranicza się do seksualności interpretowanej w sensie erotycznym. Mamy tutaj w jego podejściu redukcję całego człowieka. Przypomnijmy tak dla porównania. Według chrześcijaństwa dusza i ciało. Tu mamy redukcję ciało, człowiek to ciało i role społeczne, czyli to, co robi.
nie dusza. Nie ma duszy, nie ma istoty, nie ma tożsamości, nie ma niczego. Są tylko role społeczne. Jak wiemy, role społeczne możemy sobie wybierać. Możemy robić to, czy coś innego, jest to zupełnie płynne. To jest pierwszy etap, w którym mamy tę zasadniczą redukcję i mamy pomysł na rodzaj transgresji. Człowiek wybiera sobie tożsamość płciową, to poczucie, samoidentyfikację. Kolejny etap, wszystko dzieje się na uniwersytetach. Drugi etap to jest wtedy, kiedy idea ta trafia do różnych dyscyplin naukowych, nauk społecznych, przede wszystkim socjologii, antropologii, psychoanalizy, psychiatrii i tam dojrzewa od strony koncepcyjnej i pojawia się mniej więcej taki sposób pojmowania dwóch płci jako rodzaj, jeżeli mogę użyć tego terminu socjologicznego, typów idealnych. To znaczy każdy człowiek, tylko płeć, bycie mężczyzną i kobietą to jest tylko czysto teoretyczna kategoria. Natomiast w przypadku każdej konkretnej osoby jest różna ilość elementów męskich i żeńskich. I o tym, czy ktoś jest mężczyzną, to przede wszystkim to, że jest więcej tych elementów męskich albo że bardziej się czuje mężczyzną, ale w każdym razie jest to kwestia już pewnych czynników ilościowych, które występują z nim. Mamy zatem pojęcie tutaj płynności po stronie poczucia i samoidentyfikacji. Niesłychanie ważny jest trzeci etap, a wyznaczony jest on przez konferencję, czwartą konferencję międzynarodową w sprawie kobiet w Pekinie w 1995 roku, kiedy gender staje się normą. Normą, czyli normą prawną, normą polityczną, która trafia do przepisów międzynarodowych i zaczyna funkcjonować już jako kategoria obecna, w pełni obecna w dokumentach międzynarodowych. Od tego momentu możemy mówić o politycznym sukcesie obecności ideologicznej. Tam mieliśmy zresztą do czynienia z manipulacją nieukrywaną, dlatego że sama kategoria trafiła, gender, pojęcie gender trafiło do dokumentów konferencyjnych, gdzie nie została jednak podana definicja, tak jak powiedziałem, nigdzie i nigdy nie została sformułowana, celowo nie została sformułowana w pełni ta kategoria. Skoro jednak znalazła się w takim dokumencie, to później kolejne dokumenty już miały podstawę, żeby się na nią powołać i rozwijać oczywiście i uzupełniać różne elementy. A więc mamy do czynienia już z obecnością ideologii gender w dokumentach narodowych jako norma polityczna. I czwarty etap, niedługo potem rozpoczynający się i do dzisiaj trwający, to jest etap przejścia do kolejnej fazy gender, która zmienia kulturę. Staje się normą kulturową i w tym momencie mamy już doświadczenie także w Polsce, kiedy norma ta trafia do przedszkoli i mamy te historie, które dobrze znamy z ostatnich miesięcy w polskich szkołach. Chodzi o to, aby zmienić obyczajowość, aby zmienić po prostu całą kulturę. Tak więc, podsumowując, niewinne zjawisko początkowo gender staje się jedną z głównych norm porządkujących pod względem ideologicznym świat cały w tej przestrzeni politycznej, a to jest punktem wyjścia do rewolucji kulturalnej. I to dzieje się jakby tak w ciągu
właściwie niewielu lat, bo 1995 roku do dzisiaj to naprawdę jest niewiele lat, a konsekwencje są bardzo daleko idące. Co do tych konsekwencji, miałbym pytanie, wspomniał pan profesor o tożsamości. Czy w gender tak naprawdę nie dochodzi do zaniku tej tożsamości człowieka jako podmiotu? Moim zdaniem najważniejszą cechą i to cechą, którą traktuję jako największe zagrożenie, dlatego to jest najważniejsza cecha, to jest sposób, po pierwsze, uznanie tej społecznej i kulturowej płciowości za przestrzeń wolności, tę przestrzeń, w której nadrzędne są różnorodność, wielość i zmienność. Nieustanna zmiana, czyli zatracenie się właśnie w tej nieustannej różnorodności i zmienności. Dlatego nazwałbym gender wydmuszką. Dlaczego? Od wydmuszka, to znaczy na zewnątrz jest to kolorowe, niesłychanie, ciekawe, ale w środku puste. Puste przez brak tożsamości. Największym przeciwieństwem, jeżeli chodzi o gender, to jest tożsamość. W języku filozoficznym można by powiedzieć istota. Tak? Wolność polega na tym, ich zdaniem, żeby w każdej chwili dokonywać wyboru wszystkiego, co jest tylko możliwe. W związku z tym mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z taką płynną rzeczywistością. Tu nie ma żadnych stałych punktów odniesienia, tożsamości. Czyli nie jestem do końca mężczyzną, bo mogę w każdej chwili być kobietą, a potem znowu z powrotem mężczyzną. I nie tylko tym, ale czymkolwiek innym. To znaczy tutaj decyduje wybór i poczucie. Wybór i poczucie. I to jest, nie obawiam się powiedzieć, że jest to zagrożenie dla człowieka po prostu. Na pozycji, jeżeli jestem, postępuję zgodnie z gender, to ja nie wiem, kim jestem. I właśnie bardzo dobrze, że nie wiem, kim jestem, bo w tej chwili jestem tym, za chwilę czymś innym. A przecież człowiek... I tutaj z perspektywy chrześcijańskiej wydaje się, że istotne jest to, że rozwija się wtedy, kiedy wie, kim jest. Kiedy wiąże się z żoną, tak, jest ślub, to wypowiadam ja, ale wiem, kim ja jestem. Biorę ciebie za żonę, ciebie biorę. I to jest nawiązanie stałej relacji. Nie można się zamieniać w ten i z powrotem. Wyobraźmy sobie, że generał składa ślubowanie podobnie jak tutaj. Ja tobie, Polsko, zobowiązuję się do wierności. A za chwilę mu przyjdzie do głowy, że on nie jest generałem polskim, tylko generałem jakiegoś innego państwa. Zmienia tożsamość. I co? My to nazywamy zdradą. Podobnie jak w przypadku małżeństwa, zdradą nie tylko drugiej strony, ale siebie samego, tak? Bo ta zdrada jest podwójna w każdym przypadku. Gender upłynnia wszystko. Wpisuje się zresztą totalnie w postmodernizm i jest to zagrożenie dla człowieka. Wyraźnie i zdecydowanie stawiam taką tezę. Jest to zagrożenie dla człowieka, dla istoty człowieka i jest to zagrożenie dla rodziny. Dlatego, że tutaj nie ma syn jest synem, ojciec jest ojcem, matka jest matką. Wszystko jest płynne. Rodziny wtedy nie ma, pomijając inne aspekty. Wspomniał pan profesor, że rodziny nie ma. Też o tym, że tożsamość jest płynna. Czy też w rodzinie w rozumieniu gender jest tak, że matka może być i ojcem, i matką jednocześnie? Nie ma różnicy między ojcem a matką? Właściwie tu dotykamy kolejnej istotnej sprawy, dlatego że jeżeli przyjmiemy założenia gender,
to w konsekwencji dochodzimy do nieuniknionego wniosku, że według tego podejścia człowiek jest traktowany jako jednostka, egzemplarz. Każdy, tak jak w obozie, tak jak wśród zwierząt, jest to egzemplarz. Numerem się różni, czymkolwiek innym, ale są to podobne osobniki, podobne w stosunku do siebie. Unisex, tak? Były takie sklepy kiedyś we Francji, nie wiem czy jeszcze są, ale w każdym razie i w stroju, i w zachowaniu, i we wszystkim, bo to wszystko zależy. Jeżeli mogę sobie wybrać, no to są to poszczególne role, które są dostępne dla każdego. Nie ma niczego stałego. A więc nie jest możliwa wtedy rodzina. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz zaprosić pana profesora i widzów na materiał filmowy poświęcony źródłom finansowania gender. Jedna z czołowych polskich feministek, Kazimiera Szczuka, powiedziała jakiś czas temu, żaląc się, że feministki w odróżnieniu od ekologów nie potrafią dogadać się z żadnym większym biznesem, który sponsorowałby ich działania, a one w zamian głosiłyby idee rozkręcające ten biznes. Poza producentami prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych. To była wypowiedź Kazimiery Szczuki dla młodzieżowego magazynu Slide i obnaża ona rzeczywiście to drugie dno walki ideowej. Walka o równouprawnienie kobiet i mężczyzn nie jest tylko walką ideową, ale ma za sobą też właśnie to drugie dno, czyli finanse. Więc z jednej strony mamy sytuację, kiedy gender jako ideologia jest walką w imię idei równości, rzekomej równości kobiet i mężczyzn, a z drugiej strony za tym idą konkretne środki finansowe. Z jednej strony, tak jak zdradziła nam pani Szczuka, co zresztą nie jest tajemnicą, są to konkretne organizacje, które na tym zarabiają, na głoszeniu tych idei. Z drugiej strony sama tematyka gender została już wypracowana kilkanaście lat temu w czasie konferencji ONZ-owskich w Kairze i w Pekinie i stała się w ten sposób programem politycznym, który jest finansowany z budżetu państwa. Dlatego w tym momencie, w roku 2014, rządy poszczególnych krajów europejskich, nie tylko europejskich, ponieważ rezolucje przyjęte w Pekinie i w Kairze są ogólnonarodowymi, podpisanymi przez wszystkie kraje zrzeszone w ONZ-cie. W tym momencie rządy poszczególnych krajów muszą wydesygnować konkretne środki finansowe na działanie organizacji, które promują czy też walczą o równość. Muszą znaleźć pieniądze na przeciwdziałanie dyskryminacji. To jest już drugie źródło naszego finansowania. Trzecim źródłem finansowania są organizacje pozarządowe. Powstaje coraz więcej organizacji pozarządowych, coraz więcej organizacji tak zwanego pożytku publicznego, których głównym celem jest monitorowanie problemu równości kobiet i mężczyzn. Niestety bardzo często na monitorowaniu się kończy. Te organizacje przygotowują poszczególne raporty na temat równości bądź braku równości, choćby na przykład analizę podręczników pod kątem równościowym i pozostawiają tę sprawę na poziomie stworzenia raportów, czyli nie szukają rozwiązania dla tego problemu. I to jest to trzecie źródło finansowania, czyli organizacje pozarządowe, które zbierają pieniądze albo z 1%, czyli z części naszych podatków, albo od grantodawców, ogromnych firm grantodawczych, czy też instytucji grantodawczych, które działają w Europie lub na świecie. I są to też firmy czy organizacje, które w jakiś sposób na promowaniu tej idei równości zarabiają, czyli tworzą jakieś produkty, które dzięki temu, że promuje się to rzekomą równość między kobietami i mężczyznami, nie na tym poziomie, który jest realnie wymagany, ale na poziomie ideologicznym, one dzięki temu zarabiają konkretne pieniądze. Jak mogliśmy zobaczyć, ideologia gender jest wspierana przez różnego rodzaju organizacji i lobby. Panie profesorze, czy jest jakiś sposób, w jaki moglibyśmy się oprzeć tej manipulacji i też narzucaniu nam tej ideologii?
No ja myślę, że najskuteczniej możemy wykorzystać Radę Ewangeliczną. Prawda was wyzwoli, dodam, prawda was wyzwoli od gender. Dopowiadając rzeczy do końca, jest obowiązkiem naszym wiedzieć. Im więcej wiemy na temat gender, tym bardziej się uodparniamy. Wiedza i prawda służy nam. Niewiedza, tyle ile nie wiemy, tyle jesteśmy manipulowani w takim samym stopniu. Także niewiedza staje się przeciwko nam, natomiast wiedza może nas obronić. I druga rzecz, wydaje mi się, że jest niesłychanie ważne, żebyśmy skorzystali z tej metody asertywności. Rzeczywiście zajmować stanowisko. I tutaj z wielkim uznaniem odnoszę się do listu Episkopatu Polski w tej sprawie. Proszę zwrócić uwagę, że ten list ponad wszelką wątpliwość wywołał tę sytuację, że ludzie zaczęli myśleć i zastanawiać się. Wcześniej nie. To jest wielkie dobrodziejstwo dla zdolności myślenia Polaków. Uruchomił myślenie. To jest niesłychanie ważna sprawa. A poza tym wskazał oczywiście, czyli zawiera pewną diagnozę, rozpoznanie zjawiska. Po drugie, istnieją pewne już działania ze strony samorządów. To także jest dla ludzi luksusowa sytuacja, kiedy mogą ośmielić się myśleć. Było takie powiedzenie sapere ausi, temu, który odważył się myśleć. W okresie oświecenia przyznawano taki medal. Otóż ja nie mam nic więcej do dodania. Odważyć się myśleć samodzielnie. Dzisiaj w czasach, kiedy media narzucają jakby taki główny nurt w myśleniu, to znaczy inaczej, narzucają to, że ludzie idą za głównym nurtem, prawda? Ten zjawisko głównego nurtu jest niesłychanie silne i w związku z tym następuje tu jakiś dziwny mechanizm, że w tym momencie przestają myśleć, bo wszystko jest im podane jako gotowe. I nie wystarczy im to, że mniejsze ośrodki medialne poza głównym nurtem, jeżeli coś mówią, niekiedy to nie wystarcza. Dlatego dobrze jest, że czynniki administracyjne także mają odwagę zabrać głos, bo wtedy to nadaje charakteru poważnego. Ale jest to sprawa, którą żywotnie powinien być zainteresowany każdy człowiek, każdy rodzic. I w związku z tym zachęcam ogromnie do myślenia i do podejmowania decyzji. Bardzo dziękuję już panu profesorowi za rozmowę i czas poświęcony w studiu. Dziękuję uprzejmie. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zdołaliśmy pogłębić państwa wiedzę na temat gender. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka. Do zobaczenia.